Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Holberena, 38 już odcinka. W dzisiejszym odcinku oczywiście wapno. Dzisiaj robimy wapno, coś czego dawno nie było. Wapno, siewy, no, o. Wapno, siewy i wałowanie. Przecież ja wałować nie będę, tylko kuszle będę sobie wałował, ale wiecie. Chcę taki 25 minut, może 30 zrobić, taki krótszy trochę odcinek, no bo siać nie chce mi się zbytnio. Znaczy, wróć. Nie chce mi się siać bardzo długo, a ten zestaw świetny jest po lewej. Nikolan z Amazonem, więc go będę wykorzystywał jak najbardziej. A do wapna wziąłem sobie walterkę. No. Walterkę i mojego bredala, no bo rożetnika nie mam, tak? Dobra, dawaj Walterka i jedziemy z tym wapnem. Wapna nie jest dużo, bo tylko te pole. Więc powinien się w jakieś 10-15 minut uwinąć. Czyli z 28 jak zacząłem, dobra. Czyli 10 minut, czyli 20-18 powinno być. Ale no nie wiem, czy się to uda, bo dosyć... Chociaż nie, zobaczę. Pole jest takie... niepozorne, ale... Tu się wydłuża, potem tam się skraca i to tak... Nie wiem... Nie wiem w sumie jak to obliczyć czasowo. Myślę, że od 10 do 15 minut, potem z 10-15 minut sobie posieję, a wały sobie zostawię na kurtle i tak jak sobie leży. I tyle. No, w kolejnym odcinku już wielkie zbiory słonecznika. Wielkie zbiory słonecznika. Na dwa kombajny będziemy zbierać, będę zbierał. No, będę na dwa kombajny zbierał, bo to jest dosyć duże pole, a chciałbym się w miarę szybko uwinąć z tym słonecznikiem. No, na mapie wygląda to tak, że wszystko mam posiane, dlatego przeskoczyłem na wrzesień już. A plan siewny jest taki, że te trzy pola są rzepakiem, no, może tak. Albo jeszcze inaczej, nie skład gleju, tylko wzrost. Te trzy pola są rzepakiem, zasiane jak widać już rośnięte na pierwszą dawkę. Tutaj te dwa pola są pszenicy. I tutaj albo soja. No tutaj na pewno będzie soja, na tym jednym polu będzie soja, bo tu będzie łączone, dlatego stoi już tam masej. Ale to nie w dzisiejszym odcinku, tylko ja będę kosił, teraz sobie to połączę. Ogólnie te waltro z tą łapniarką fajny zestaw. I potrzeba sobie poprzeczniaka zrobić, no bo tak... No jaś, tym złomem... zahamował niepotrzebnie. No. Co ja mówiłem? A, że na tym polu będzie soja, a tutaj albo dosieje soi, na tym kawałek. Na te dwa pola dosieje soi, albo... Tak, albo dosieje soi, albo będzie tam sorgo na tych dwóch. Czy taki kawałek sorga się opłaca? No, no nie wiem, nie wiem. Tego chyba bardziej... No chyba... Nie wiem. Albo może już powoli trawy tam ogarniać dla krów i owiec. Dla owiec jeszcze mam parę kostek, więc... Zobaczymy. Kurde, jest czwartek. 20.11, a mnie się ziewa, jakby to była 24 już. Czy oni zrobili tam konfrontację, czy mi się wydawało? Oni się stykli, czy nie? A, dobra, czyli on wał właśnie może na razie. Wał muszą niestety poczekać ze 2-3 kółka. Bo widać, że wały mają inny kąt. Inny kąt siewu. Inny kąt przejazdu, no. Więc wały niestety muszą sobie poczekać. Z 5 minut. Niech on tam sobie zrobi chociaż ze dwa kółka tym siewnikiem, żeby on miał co wałować. No ale jak on zrobi sobie to jedno kółko chociaż, no to już będą trzy przejazdy, no to już będzie miał coś, co wałować. Jest jeszcze telefon. Ja wiem o co chodzi. Mówi! No. A te są. A co?
No. Ale nie wiem, czemu tak mi się chce spać. Może przez to, że wstałem dzisiaj po 6, bo musiałem wstać po 6, bo musiałem o 7 być już u krwi. Ale do 6 kwietnia było jak coś. A ten film nawet nie wiem, kiedy pracuje. 17 chyba kwietnia, z tego co mi się wydaje. Chyba tak. Chyba tak to mniej więcej wygląda w moim kalendarzu. No chyba 17 kwietnia? Tak, na pewno, bo 10 kwietnia jest M-Krik wrzucony. Na to nie patrzcie, to są inne numerki, choćby Erona i Ellengrada na przykład. No bo, tak jak powiedziałem, jak mam dodatkowy dzień, na przykład teraz nie wiadomo, czy będzie seria z fletów, więc ja mam w grafiku napisane tak, że jak jest wolny dzień, nie mam ani fletów. Jak nie mam fletów, no to rzucam Void Valerion. Albo jak jest dwa razy, jak jest 15, bo 15 mamy co 2 tygodnie jest i zostawię jeden odcinek z 15, więc to też nie wiadomo. Co dalej z 15? Chyba jeden, tak, bo tylko chyba. A nie będę mówił, co będzie na tym odcinku z 15. Bo wy go zobaczycie za 2 dni, w środę. A w czwartek, czy flety będą nagrane? Tego wam nie powiem. Jak nie będą, no to się na Baleronie znowu spotkamy. Tak praktycznie, że Baleron dojadę do maja. No i dobra, teraz mogę chyba już sobie puścić się wały. Chyba mogę puścić. Nie dogoni mojego. No nie dogoni, dobra. Bo on tu zrobi tak, tak. No nie powinien dogonić. No powiem wam, że trochę tego wapu poszło, ty. Całą siewkę prawie wysypałem. A został jeszcze kawałek, więc na sklep będę musiał dylać na sklep po wapnu. Więc to się da. Oczywiście, że się da, ale trzeba jechać na to jest to, nie? No, miniaturka będzie zrobiona kiedyś tam w odcinku. Wapno sobie chciałem zrobić, no bo dawno nie było wapna na kanale, a to tylko te pole wymaga, więc już był temat na odcinek. Tutaj też wymagamy około, ale to sobie zostawię. I tutaj też tego nie będę robił. Dopiero jak będzie tutaj cała 26 i 29 wymagała wapna, to dopiero będę wapnął. Czyli za 2 zbiory, bo to będzie pierwszy zbiór, czyli jeszcze 2 razy będę musiał zebrać tam. No i dobra, ten najdłuższy jest tutaj zrobiony, więc zabraknie dosłownie może 2 tony. Jakie? Nie ma? Jakie? Ile mam? 9. Dobra. Ja już pojadę po to wapno. No to chyba trochę więcej zbraknie niż 2 tony. Z tego co widać. No dobra, ale już muszę jechać na sklep po wapno. Więc wyłączamy i składamy. A oni sobie będą działać z siewnikiem. Teraz dość fajnie odeszło pola. Więc on z wałami będzie miał co robić. W 15. 3 rokiet. No i dobra.
grzejemy na sklep, nasypać sobie wapno i wtedy wrócić na pole, dokończyć wapnować i no i walter gdzieś na bok zostawić i wapno zostawić i przeskoczyć na siewnik. Nie wiem ile tu tego wapna jest. Dwa... O, dosyć dużo tego tu jest. Cała siewka tu jest. To jest 6 worów. A ona chyba mieści 12 ton. Czy tam... Nie wiem ile sobie. No raczej nie, nie. Dobra. Syp to wapno. 13 jest zrealizowana. Dobra. Wsiąść do pojazdu. I tutaj zaraz trzeba kurs na zrobić mu na 15. To sobie odbiorę od razu kontrakcik. Żeby nie było. Dawaj. Dawaj, bo nie mam czasu, a im więcej on uprawi pól, tym lepiej w sumie. Bo wiadomo, że pieniążki. A zrobię mu nie kółko, tylko gładko. Bo on na moich polach nie robi, no co? Niech oszczędzę sobie te nawroty. No i dobra. Tu trzeba kurs usunąć i niech stoi. A to nie. A ja wapno skończyłem? Nie. Dobra, ten tu sieje. To niech sieje, sobie sieje jeszcze. Niech wolę. Pszenicę, nawozy, szyto na 500. No to jeszcze coś tam nie. A to. 17. Nie będzie. Mi się. Chyba nie wyłączyłem nagrywania. No nie. Dobra, bo myślałem, że nagrywanie wyłączyłem przez przypadek. Dobra, syp pan ten nawóz. Znaczy wapno w sumie, nie nawóz. I zaraz będziemy jechać wapnować dalej. Co na chwilę? No nie, no głupi jesteś. Krów tam z tą 17 mi sra. A mi się tak nie chce w nią grać. Że to jest hit. Wolałbym na Baleron siedzieć, szczerze mówiąc. Kurde. A w sumie pojadę sobie teraz drugą stroną. Będę szybciej na polu. Bo muszę teraz taki kawał nadrabiać, a tak to tylko podskoczę na górkę. Już jestem na polu praktycznie. Więc to jest chyba nawet jednakowa droga. Albo podobna. Dobra, nie patrzę więc na wylot. O, 20 tysięcy. No i dobra, tu lewo. O! Dawaj. Dobra, GP jest złapany. Tak trochę niebezpiecznie. Oczywiście, że nie. Dwa przejazdy jeszcze i będzie złapnowane. A ja odebrałem w końcu ten kontrakt, czy nie? Tak, odebrałem. Dobra, to, a co do tego się pieniądze zrobił? No człowieku, no. No, ile można w 17 pójść? Dobra, cyk. Nawrotka i jeszcze ten przejazd będzie. Chyba nawet może i dwa będą w sumie. Dwa będą, bo tego klinka nie dam rady wziąć na raz. Zostanie tam jakiś pyrtek mały. Aż chętnie sobie przyjmę.
się to coś ciekawego sobie na snapie pooglądać. O! Tak, żebym kichnął, że aż do końca pola dojechałem. Ty. Dobra. I złapie? Dobra, złapał. Dobra, taki cypek się cofnę tak tylko. No i dobra, zwapnowane. I niech tak stoi, bo tu będzie pewnie pod miniaturkę tak coś podobnego. I teraz tak. GPS. Taki GPS mi pokazuje, więc tak trzeba jechać. A to jedno kółeczko. Oczywiście w koło wiatraka muszę zrobić, no bo wiadomo, tak? Przecież jakoś trzeba to zasiać. I ja do końca tego pola będę siał. I wtedy się pożegnam. I będzie koniec odcinka. No a tamte pole poza drogą to się za odcinkę dosieje. Trzeba oszczędzać nawóz, żeby starczyło. No i dobra, i jedziemy dalej. On tak widzę, że ma nasiane na dwa przejazdy, czyli jeden obrót z tamtej strony, więc to jest dobrze. I on wtedy robi ten jeden obrót i ja przyjeżdżam siewnikiem, robię kolejny przejazd, jedno kółko i wtedy elegancko pasuje. Aha. Super, jest. Dobra. Nie zmieniaj się jak coś. No i dobra, ile tu jeszcze zostało do siebie? Zostały tu 4 przejazdy. I będzie zasiane. No zwałowane będzie? Może i będzie. Może i będzie zwałowane. Przecież on ma taki trochę lepszy kąt wałowania niż jasiewu. Ale zobaczymy. O! Panie. Ten... Tak. Mhm. Raczej nie. Rocket to ja. Ale nie 17. Dobra, zagarnięte, tylko tam małe rzutki się porobiły pod koniec, ale już niech zostaną. Już nie będę ich specjalnie poprawiał. Więc tak musi zostać. Dobra, dobra, dobra. No i on ma ostatni przejazd i teraz już będzie łapał słup. Nie słup, tylko wiatrak. No. Rozumiem to. No ja to dosieję, skończę odcinek i będzie lux, bo jest 19 minuta. No, taki trochę krótszy odcinek dzisiaj, ale myślę, że nawet trochę lepszy, ciekawszy. Myślę, że trochę mniej zaplanowałem sobie roboty. No, tamte pole to sobie puszczę już kurspleja, żeby siało, ale to będę musiał się na głospę cofnąć po nasiona i nawóz. I dopiero będę mógł pójść na tamte pole, tak? I wtedy jak to zasieję i zwałuję, będę mógł przekręcić czas. Będę mógł przekręcić czas i kolejny odcinek nagrywać, ale to już nie dziś. Myślę, że jutro. Może jutro sobie nagram, jak będzie mi się chciało. Podejrzewam, że będzie mi się chciało, bo nie będę miał co robić w dzień. No
ewentualnie na pewno głosowy sobie ogarnę jakiś. Ogarnę sobie jakiś głosowy i ogarnę sobie jeszcze na pewno jakiś odcinek z piętnastki. Ogarnę sobie odcinek z piętnastki na przykład z... No nie, Wielmożą ostatnio nagrywałem. Więc teraz wypadałoby Czechy ogarnąć, tam też kurde się wy, ale to wiadomo, że Czechy są raz na dwa tygodnie, więc... Więc to tego aż tak nie będzie odczuwalnego. Że na okrągło siewy są. Czyli teraz będzie tak, 9 plus 7, czyli 16. 4 3, 23 dopiero będzie chyba kolejny odcinek. A nie wiem nawet jak te kurde tam niedziele wypadają. Pewno wiem, że niedziela jest 9, bo to jest zająca. A, dwa przejazdy. W sumie wjadę sobie tym przejazdem. Zrobię sobie go. Ile mamy? 22 minuty. No. No i nie wiem, czy mam tyle czasu. Mam tyle... czasu. Bo jak ten baran będzie w domu, to do 21.50 max. No. Nie wiem. Ale skruka zbejtowałem. No tak głupie. No. No ale w 17 to prawie 22 będzie. Zanim wyjdziemy. No i tak to będzie wyglądać, no. Ten odcinek dobiega końca za no, te parę metrów, co tu zostało. No! Dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. No, wały mają jeszcze 4 przejazdy, więc... No, upartego jakbym się uparł... Mógłbym przedłużyć te 5 minut odcinka i wtedy by było na pewno zwałowane. Ale ja nie chcę tego zbytnio robić, bo chcę mieć trochę szerszy, krótszy odcinek, a nie chcę też was przynudzać. Nie chcę też wam czasu zabierać cennego na oglądanie, ale wiadomo, że jako krótszy odcinek jak wpadnie, to nawet będzie i lepiej. Dla was. No i w sumie trochę dla mnie, bo będę mógł troszeczkę szybciej go rzucić, tak? Szybciej go przesłać. Chociaż to tam przesyłanie to tam jest najmniejszy problem, bo to i tak wy dopiero będziecie widzieć go za tydzień, za 10-11 dni w sumie ten odcinek. Czyli 17 tego kwietnia, więc no spokojnie. Ja zdążę go przesłać. Ale dobra, żeby nie było. Ten siernik jest przerąbany tutaj. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. 25 minut wyszło, więc na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.